Dzień dobry. Witamy Państwa w Muzeum Literatury w nowym cyklu spotkań poetyckich o bardzo prozaicznym tytule Premiera poetycka w Muzeum Literatury. Gościmy dzisiaj Kacpra Bartczaka. Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć. Ja się nazywam Natalia Malek i będę dzisiaj prowadziła z Kacprem spotkanie poświęcone jego najnowszej książce Widoki Wymazy. Jest to książka, która ukazała się bardzo niedawno nakładem Biura Literackiego. Jest to, jak doczytałam, ósma książka poetycka w Twoim dorobku. Zadałam sobie ten trud policzenia od debiutu. Książek samych poetyckich, bo poza tym, że Kacper Bartczak jest autorem teraz już 8 książek poetyckich, jest też eseistą. Wydałeś 2 tomy szkiców czy też esejów poświęconych szeroko rozumianej literaturze po polsku. Tak. Nie liczymy może dorobku w języku angielskim. Jesteś amerykanistą, wykładasz na Uniwersytecie Łódzkim, jesteś tłumaczem. Zawdzięczamy Ci naprawdę niezwykłe przykłady takich poetów jak, czy poetek właściwie, to moje ukochane, Ray Armantrout, Peter Gizzi i Charles Bernstein niedawno. Więc można powiedzieć, że działasz na bardzo wielu polach i wszystkie te pola są literackie, są związane z twórczością. Ale dzisiaj spotykamy się z Tobą jako z poetą i tak pokieruję naszym spotkaniem, żeby jak najlepiej ludzie, którzy nie mieli okazji zaznajomić się z widokami, wymazami, albo którzy zaznajomili się z nimi, ale poszukują jakiegoś klucza interpretacyjnego i być może dzięki takim rozmowom jak nasza będzie im troszeczkę łatwiej do tej pracy interpretacyjnej się zabrać. No właśnie, więc dla tych osób dzisiaj się spotykamy. Dzisiaj spotykamy się z Tobą jako z poetą. Książka jest 8, książka jest świeża i może zanim zaczniemy, poproszę Cię o po prostu o przeczytanie zestawu wierszy. Umówiliśmy się na około pięć utworów. Dobra. Książka jest bardzo interesująca, jeszcze zaznaczę, zapisana, to znaczy posiada wiersze zapisane w sposób rozumiany tradycyjnie, tudzież zgodnie z definicją Darka Foxa, która to definicja wydaje mi się przydatna, czyli z lewej równo, z prawej poszarpane, ale także to jest oficjalna definicja wiersza. Zapisu poetyckiego albo wiersza, ale też zawiera elementy czy też teksty wyjustowane, przypominające prozy poetyckie, no i też dłuższy rodzaj prozy, prześwietlone dzienniki na samym końcu. Dobrze, tak to jest. Ja oddaję głos Kacprowi. Tak jest, zgadza się. Jeszcze raz dobry wieczór. Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję muzeum i dziękuję Ci, Natalio, za to, że się zgodziłaś i w ogóle wymyśliłaś, z tego co wiem, tę serię. Super. Nadmienię tylko jeszcze jedną rzecz, jeśli pozwolicie, że w tej książeczce, czego dotąd u mnie nie było, jest kilka zdjęć w czerni i bieli, które zostały użyczone dla książki przez mojego przyjaciela i jednego z mistrzów amerykanistycznych, Jerzego Durczaka, profesora amerykanisty polskiego, który też jest... wygląda na to coraz lepszym i coraz ciekawszym, coraz bardziej się dokształcającym i doskonalącym fotografikiem. No więc dziękuję Jurkowi, on się tutaj do tego dołożył i rzeczywiście po prostu przeczytam parę wierszy i zobaczymy. Pierwszy utwór nazywa się Tranzyt. W trasie ja w transie, horyzont na remanent, nosiło mnie, byłem mu nośny witraż bitumiczny, chrzęścił w zębach chorał pneumatyczny, ja nośnik permanent, na napęd dżdżysty, mazidło z komina w horyzont, majak perspektyw na styk budów, jako w szczep tkwię pneumatyk notoryczny. Zjechałem kafar świata, na jaki wizaż pejzażysty, stać nasz moment obrotowy, pluty, mazisty. Niech wybory będą powabne, wewnętrzne, niech wygra, kto śmielej suchym ostem chrzęści.
mieszanka widokowa. Paliwa i wirusy w powietrzu, w szarościach, domki gniecie w czasie, mieszanka tej wartości. Kompas białkowy śpiewa mi w głowie, mknę chyży widmowy, jakbym informował. Bielcynkową, kobalt, kadm gęsty w czaszy, dawne miejsca, twarze mielą się w czasie. Sejsmika wspomnień spakowanych magnetycznie, oddech je notuję w mgnieniu bitumicznym. Spasuję z powietrzem zdjęcia w szarościach gęstych, wszystko spamiętam, zarażony miłością zdjęty. Krótki utwór pod tytułem Osiedle kwantowe. Ja, zima zerwania, zrobiłem sobie z prób i obłędów życie usrane różami. Ja, zima, kiedy matka, ja, zima, kiedy ojciec, osiedle puste, płytowe, puste domy mediowe, glina, ciało, smoła, którą jedliśmy dziećmi, partycypując w zapaści czasowej. Osiedlanie się w czasie cedziło lastryko. Ja się w tym kochałem. Ja zima do naga, ja zima z rozbiórek, ruder z ustroju. Za dnia i nocy się w tym uzyskiwałem. Śni mi się czasem bochen. Matka osiedla się w czasie, w doraźnym śnie, docześnie. W dystansie grzeje mnie. Czym dalej, tym silniejsze wiązanie. Okej, to jeszcze jeden na zakończenie tej pierwszej części. O, może taki jeden, który się nazywa Wykładziny jesieni. Raczej okładziny mi się wydzieliły w naoczność. Mnie dopada, widzi mi się, dogorywa, nie wiem, kawa, nie kawa, ból jak oka w głowie. Raczej chłodno, arktycznie, maziście zarazem. Dzień mazidło podjęte, wyssane. Kto mówi, jeśli nie ty, taki wiersz w twardym tlenie, twardej walucie, dobry, piękny, skupiony na pniu mózgu, w więźbie cząsteczkowej. Mhm. No może. Normalnie, gdyby to było spotkanie z udziałem publiczności, pewnie mógłbyś oczekiwać pewnej reakcji na to, co przeczytałeś i pewnie byłaby to reakcja bardzo entuzjastyczna. Ale jesteśmy na spotkaniu bez udziału publiczności. Mamy nadzieję, że ktoś nas ogląda. Muszę powiedzieć, że cykl, który wymyśliłam, choć nazywa się niepozornie i nie ma na celu stawiać sobie wygórowanych ambicji, to jest takim cyklem, którego opis umownie nazwałam książki ważne, które mogą zostać prześlepione. Prześlepione przez jakiegoś rodzaju, nie wiem, dziennikarski mainstream, czy czytelniczy mainstream, jeśli takowy w ogóle istnieje. Więc chciałam cię zapytać może... wydaje mi się, że Widoki Wymazy są książką niełatwą, eksperymentalną w tym sensie lingwistycznym, który w taki najoczywistszy sposób stawia opór, ale też eksperymentalną, jeśli chodzi o w ogóle koncepcję podmiotu, koncepcję mówiącego ja w tej książce. I może trochę cię o to zapytam, to znaczy w jednym z wierszy mówisz, że ty jesteś wymaz, a wy, jak rozumiem, jakaś reszta świata, jesteście odporność stadna. I chciałam cię zapytać właśnie o to, jak ty tutaj eksperymentujesz być może z tym pojęciem wymaz. Może bym się najpierw do wymazu, zanim do widoku. Znaczy, dużo rzeczy jest w tym pytaniu rzeczywiście może zanim przejdę do wymazu, może zanim tam mi się uda do tego jakby zbliżyć, to tylko nawiążę do wcześniejszej części twojego pytania i potwierdzę jakby, że rzeczywiście jest tak, że od wielu lat, ze względu na to, co robię tu i tam, w różnych jakby częściach tego pola, po którym się poruszam,
Moje pisanie jest związane z takim myśleniem o statusie wiersza, o jego relacji z piszącym, o jego relacji z językiem, a przez to również jego relacji z wszystkim, co się dzieje po prostu wokół nas. Interesowały mnie zawsze takie modele przenikania się, przesiąkania jednego przez drugie. I w innych momentach nazywałem to sobie modelami uczestnictwa. Tu i ówdzie, pisząc o tym w esejach albo jakby zastanawiając się nad tym przy okazji lektur innych poetów, myślałem o takim wierszu uczestniczącym, wierszu, który sam przeobraża się w pewne środowisko, prawda? To znaczy, wszystko to były ruchy zmierzające do tego, żeby lekko zmiękczyć, albo mocniej zmiękczyć, albo w ogóle zatrzeć wyrazistość, tożsamość i kontur tego podmiotu wypowiadającego się. No bo dlatego, że pomimo iż wydaje się, że jest to stara śpiewka teoretyczna z czasów, które minęły, no cóż, ja się do niej przywiązałem. Być może to był ten formatywny moment i to wiadomo, to wejdzie w nas i to ciężko później odrzucić, ale później stwierdzałem, że polskiej poetyce to by się nadal przydawało, gdyby był ktoś. Oczywiście nie sądzę, żebym ja był to sam, ale okej, to jest pewna grupa, więc ja bym się zaliczył do grupy tych, którzy próbują przypominać polskiej współczesnej, tak zwanej liryce, że ta dziedzina się porusza i ma pewną historię. Jednym z ciekawszych elementów tej historii były próby zatarcia właśnie tego kogoś, kto mówi. Z tym się wiąże dosyć ciekawy problem oczywisty relacji między tą aktywnością, jaką podejmuje tekst, szczególnie jeśli rozumieć ten tekst, wiesz, w takiej rozpiętości pomiędzy wierszami, pomiędzy książkami, a tym, co się dzieje w jego lub w jej życiu, znaczy w życiu, czyli po prostu napięcie między tekstem a biografią. To też była jedna z rzeczy, które mnie interesowały. I tyle, jeśli chodzi o ten taki szerszy rys. Natomiast jeśli teraz mielibyśmy powiedzieć o tych wymazach, rzecz prawdopodobnie sięga tej poprzedniej książeczki, mianowicie Naworadiowej, w której tak to wtedy było, ja to pisałem jakiś 2018 rok czy coś takiego i wymyśliłem, znaczy starałem się, pracowałem z taką formą właśnie uczestnictwa takiego na całego, takiego, gdzie to mówiące ja zupełnie się stopiło z tym czymś, co nas otacza, no ale jednocześnie próbuję do siebie jakoś wrócić, próbuję się bronić. I pojawiały mi się metafory takiego jakiegoś roztworu, metafory chemiczne, bądź też może takie antywizualne, mianowicie, które podpowiadały mi, że wszyscy uczestniczymy w takim roztworze, w jakimś takim substracie, w którym właściwie stapiamy się ze wszystkim, co nas otacza. Tracimy kontur, tracimy wyrazistość, jest totalna przenikalność. Bardzo trudno rozpoznać wnętrze, te kontury wnętrza i zewnętrza się zacierają. Ginie prywatność, no i co z tym zrobić, prawda? I to, co starałem się, z czym pracowałem w tym dłuższym poemacie Naworadiowa w poprzedniej książce, to było poruszanie się w tym roztworze. No a później zdarzyła się pandemia, która z jednej strony niby nas izolowała, ale natychmiast wykazała naszą po prostu współległość automatyczną i nieusuwalną, i groźną, prawda? Naszą wspólnotowość to już by było złe słowo, prawdopodobnie naszą przynależność do jakiegoś jednego ciała, co jest trochę refleksją niepokojącą i niekomfortową, prawda? To jest jedna warstwa, która jakoś się złożyła na to myślenie o widokach, wymazach. Inna rzecz jest taka, że w którymś momencie tej pandemii jednak udało mi się trochę pojeździć po kraju, żeby trochę odetchnąć, wyjść z tego lockdownu i wtedy, no nie wiem, zauważyłem, jak ja uwielbiam krajobrazy po prostu. No, takie to tradycyjne, zwyczajne oczywiście i banalne, ale ja uwielbiam pejzaże, ja potrafię sobie rozmawiać jakoś w głowie z pejzażami, to jest bardzo tradycyjne, ale zawsze się zastanawiałem nad tym, wiesz, co ja widzę w tych krajobrazach. Czy ja zdałem sobie sprawę, że mam głęboko
głęboko wsobną, głęboko subiektywną stronę, ciężko komunikowalną. Zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem ja sam sobie nie ściemniam tych obrazów w wielu znaczeniach tego, słowa. Więc te widoki zaczęły być dla mnie wątpliwe. Innym jeszcze wymiarem jest tutaj to, że te widoki i natura zaczyna się zmieniać po prostu. Jest po prostu kryzys klimatyczny i świat zaczyna wyglądać inaczej. Jest to odczuwalne, wydaje mi się. Jest to niezaprzeczalne w tym momencie. Powietrze inaczej się czuje dzisiaj chyba. Zastanawiałem się, jak takie myśli mi przychodziły do głowy, czy to nie jest po prostu to, że ja się starzeję. Ale tak wymyśliłem, że może nie do końca jednak, że jednak jakiś element obiektywny. Ja mam znajomych, którzy kojarzą te rzeczy. Mój kolega, poeta z Łodzi, przyjaciel Przemek Owczarek, który jest niesamowitym fachowcem od lasów. On łazi po tych lasach w ogóle, nie wiem, topi się w tych lasach jakby codziennie chyba już teraz i mówi, wiesz, że tam coś innego, coś się dzieje w tych lasach, wygląda to inaczej. No, ja nie mogę się równać z tym poziomem przyglądania się naturze, ale miałem takie wrażenie, że coś jest zatartego, że coś się zmienia, że jest coś w trakcie transformacji. I ostatni może wymiar tego wszystkiego jest polityczny, bo też zdałem sobie sprawę, że pejzaże mogą być polityczne. Że jeśli się jeździ na przykład szczególnie po swoim kraju, który się czuje, prawda, z którym przynależność, do którego przynależność, od którego zależność odczuwa się na własnej skórze właściwie, to w takim razie doświadczenie pejzażu również może być bardzo polityczne. Wyobraź sobie, że jedziesz gdzieś w południowo-wschodniej Polsce i oglądasz pewnego rodzaju cmentarzyska, małe wioski, w których jest mnóstwo kościołów i słuchasz jednocześnie różnych rozgłośni radiowych polskich. Doświadczenie jest na wielu poziomach, wielopasmowe, wielopoziomowe, ale ono wpływa na to, jak się odbiera to, co się nazywało krajobrazem. No po prostu, wiesz, to jest coś takiego, jeszcze powiem może na koniec, że ja ze swoich starych lektur nasiąkłem taką myślą, że wiedza oraz refleksja w sumie nie są wzrokowe. Nie są wizualne. Wiedza nie jest wizualna. Wiedza nie jest zmysłowa. Wiedza jest refleksyjna, językowa i również dopiero wtedy cielesna. Ale informacja nie dochodzi do nas, wiesz, w tak zwanym impulsie. Impuls zmysłowy jest pusty. On zaczyna znaczyć tylko i wyłącznie ze względu na oprawki kulturowo, zapisowe, językowe, dyskursywne i tak dalej. Uprzedziłeś mnie, to znaczy ja to sobie oczywiście zaplanowałam tak bardziej linearnie, ale rzeczywiście te kolejne wymiary wiersza, o którym mówisz, są dla mnie jasne w odbiorze tej książki. Jednocześnie wydaje mi się, że jest bardzo jakby jesteś poetą tych właśnie metafor, tak jak powiedziałeś, i to są często, te metafory są większe, to znaczy metafory, których używasz, rozciągają się nierzadko poza wiersz. I tak jak w wierszach organicznych, czy w Pokram Suweren, te figury pożerania wykraczały znowu, tak jak powiedziałeś, poza rzeczywistość jednego wiersza, czy poza nawet rzeczywistość jednej książki. Tak tu jest dla mnie jasna ta pewnego rodzaju synchroniczność widoku i wymazu, który jest przecież dwuznacznym słowem. To jest ten wymaz oczywiście rozumiany medycznie, ale też wymaz jako wymazywanie. Więc tutaj mamy właśnie te warstwy. Ja cię chciałam zapytać troszeczkę o coś innego teraz, mianowicie o to, że mam wrażenie, że jest bardzo dużo też figur drogowych w tej książce. I to jest nowum. Bo to jest właśnie ten rodzaj ruchu, o którym powiedziałeś, ale ruchu przesiąkliwego, ruchu, który
nie tak jak pożeranie zmienia jakiś stan w sposób, nie wiem, tak, bezapelacyjny, tak, nieodwracalny. Tak. Tutaj jest dużo bardzo metafor drogowych. Pojawia się dwukrotnie słowo bitumiczny, jak rozumiem, czyli właśnie jednocześnie przesiąkliwy, ale i zwarty, umożliwiający ruch de facto. No i ślizganie się. Też piszesz w jednym z tych wczesnych tekstów prozowanych, prozatorskich, czy też zapisanych w sposób zwarty. Krajobraz falowy, sfałdowane pola, widok w sumie zwarty. Ale właśnie ten rodzaj ślizgania się jest tutaj dla mnie takim tropem, który ja sobie stosuję zarówno w książce, jak i poza nią. Więc trochę cię chciałam zapytać, co się zmieniło może w tym, tak po prostu w twojej, nie wiem, filozofii pisania, czy w twoim postrzeganiu tej pracy pisarskiej? Czy widzisz jakiś rozwój? W jednym z tekstów też jeszcze może to tylko dodam, że nie wiem, czy to nawet nie jest tym samym. Mówisz o tym, że chciałbyś zostawić wszystko i w tym między innymi ideę spełniania się i realizowania, czyli jakby właśnie ten ruch poza realizacją. Aha, ale to znaczy, co się zmieniło pomiędzy tą książeczką a poprzednimi na przykład, prawda? Bo mam wrażenie, że ten ruch tutaj jest dużo bardziej prześlizgliwy, nie jest odwracalny, to znaczy można wrócić według mnie dzięki tym figurom, które podrzucasz. Tak. No właśnie, i widzę pod tym względem zmianę względem innych ruchów, które eksplorowałeś w poprzednich książkach, które wydawały mi się wtedy bardziej kategoryczne. Aha, ta książka jest chyba mniej kategoryczna. Okej. Okay. Może tak, Pokarm Suweren był dla mnie sporego natężenia odlotem teoretycznym. Ja mocno wtedy jakoś przeżywałem jeszcze, no nie wiem, pewne sytuacje, jakby przewrót polityczny w Polsce i bardzo mocno się zastanawiałem nad tym, w jaki sposób ogólnie pojęty tekst władzy i zarządzania nami przenika nas i w jaki sposób doprowadza do zagęszczenia takiego normalnego poziomu funkcjonowania poglądów. Mhm. W jaki sposób poglądy stają się nagle jakimś szaleństwem. Znaczy, w jaki sposób szaleństwo władzy może staje się naszym własnym szaleństwem. I te dziwne wiersze w Pokarm Suweren, one były miejscem takiego zwarcia się, tego elementu władzy przechodzącego z umownego zewnątrz, z czymś, co się próbuje temu czemuś przeciwstawić. Z jakimś wierszem własnym po prostu, który próbuje się temu czemuś przeciwstawić. Ja nie wiem, jaki do końca efekt był z tego, bo z jednej strony ludzie pisali o tej książce, z drugiej strony wiadomo, że te książki gdzieś tam później giną. Wiesz, najprostszym sposobem, żeby opowiedzieć o tym, co się zdarzyło między Pokarm Suweren i potem jakoś Nawa Radiowa i tą książką, to było, ja chciałem zacząć udawać normalność, wiesz, ja chciałem być wreszcie postrzeżony jako człowiek, który wypowiada się bardziej komunikatywnym językiem. I ta książka w tym sensie jest mieszanką, znaczy mnie nadal ciągnie do takich rzeczy, jak ja przeczytałem tu na początku, ten tranzyt, który być może stopniem zagęszczenia retorycznego dorównuje tym największym odlotom w Pokarm Suweren i z tego jestem bardzo zadowolony, ale jednocześnie, wiesz, chciałem po prostu się pobawić trochę i zbudować dla czytelnika taki moment oddechu i nie powiem relaksu i zaproponować pewnego rodzaju, wiesz, symulakrum normalnego dziennika, normalnego sprawozdania. I stąd te prozy niektóre i stąd kilka innych wierszy. Natomiast to, co zostało z tamtej fazy, to jest, wiesz, chyba taka warstwa, gdybym miał to tak metakrytycznie się temu przyjrzeć, to taka warstwa, taka sfera myślenia o stanach energetycznych, wiesz? Tak, to pojawiające się w wierszach jak, o którym ja zawsze sobie myślę, że to jest taki sztuczny podmiot, to jest taka moja, to jest ta atrapa. Ta atrapa, która czasami w poezji zaczyna być ważniejsza, to jest mój własny pogląd, niż to, co się dzieje w biografii.
ale to by wymagało dłuższego przypisu, tutaj to na razie to zostawmy. Ale ta atrapa, ona sama w sobie jest pewnym stanem energetycznym po prostu. Znaczy żyjemy dlatego, że jesteśmy stanem energetycznym. No. Przekraczamy cielesność, przekraczamy zwierzęcość. Jesteśmy świadomi zwierzęcości. Przepraszam za takie rzeczy, ale za tą książką stoją takie czytania, wiesz, trochę kontrapunktowe. Z jednej strony Agata Bielik-Robson i jej pojęcie większego życia, a z drugiej strony Tadeusz Sławek i to, co on pisał o zwierzętach. To gdzieś tam w tej książeczce jest. Dla mnie efekt tych w sumie jednak bardzo różnych od siebie lektur jest taki, że to, co my nazywamy życiem ludzkim, to jest pewien stan energetyczny. I on się mieści w sferze naszych wierzeń, zawierzeń, poglądów, przekonań. W sferze tej, która nam mówi, co chcemy robić po prostu. Ale też jest stanem cielesnym, jest stanem somatycznym. Materialnym, zakorzenionym w materii. To jest ciekawe zjawisko, że jesteśmy no jednak rozszczepieni. No, o tym już wiedzieli romantycy, ale mi się to bardzo podoba. No, Emily Dickinson o tym wiedziała, że jesteśmy dziwnym bytem rozszczepionym, bardzo szeroko i nieszczęśliwie i boleśnie rozwartym. I niektóre wierszyki jeszcze, te, które zachowują jakiegoś rodzaju, wiesz, ten taki, nazwijmy to, impuls teoretyczny, to tak bardzo mówię, bardzo oględnie, albo powiedzmy ten impuls bardziej eksperymentatorski, który jest bardzo silnie widoczny w Pokarm Suweren, one tutaj są i zajmują się tym tematem, wiesz, w co wierzymy, gdzie chcemy, co chcemy z tym teraz zrobić, czym chcemy być. No przecież na tym zbudowana jest też polityka. Polityka jest zarządzaniem tym czymś przecież, prawda? Tak. Jest ciągłym właściwie procedurą zarządzającą tym czymś właśnie. No więc... Pragnieniem. Czy podpisałbyś... Tak. No właśnie, to pojawia się wprost słowo pragnienie. Mam wrażenie, że po raz pierwszy u ciebie, że... Czy pragnienia są stawką twojej poezji? Czy jakiegoś rodzaju dynamika, dokopanie pragnienia? Dokopania się, wiesz, z tej codziennej, ze stanu codziennego, ze stanu bycia codziennie przysypanym jakimś gruzem codzienności. Dokopanie się do pragnienia, powrót do niego, ponowne uświadomienie go sobie, ponowne odnalezienie go fizyczne, materialne. Tak, to jest, można tak powiedzieć, że to jest stawka. Ja bym chciał, żeby wiersze może imitowały właśnie te stany powrotu, prawda? Wiersze są fikcją, są fikcją, której potrzebujemy i która jest jakiegoś rodzaju, wiesz, przypomnieniem sobie czegoś. No w tym wymiarze osobistym, jeżeli chcielibyśmy mówić o tym wymiarze osobistym. Ale lubię myśleć, wiesz, o tym, że wiersze są właśnie, wiesz, jako artefakty językowe przenoszą stany chcenia, które, nie wiem, jedna filozofia by nazywała stanami wiary, a inna nazywałaby, nie wiem, przekonaniami. I to są stany chcenia, które są nierozerwalnie złączone z naszym jestestwem, tam, gdzie się rodzi odczucie emocjonalnym, somatycznym, afektywnym może dzisiaj byśmy powiedzieli, prawda? Wiesz, to są przemyślenia, które ja znalazłem u bardzo, bardzo już niemodnych pisarzy, takich pragmatystycznych, amerykańskich, ale oni wiedzieli, że o tym, że pewne twory językowe, to, co nazywamy sferą przekonań oraz to, co dzisiaj się nazywa afektem, a po prostu wtedy się nazywało zwyczajnie chceniem, może pragnieniem. Pragnieniem. Którego inną postacią może być pożądanie, że te rzeczy się przenikają, że one się ze sobą łączą, że to są aspekty takiej bardziej holistycznie pojętej, wiesz, poruszającej się całości, którą nazywamy jestestwem naszym, którą nazywamy po prostu naszą osobowością. Ja, to jest jedyna myśl główna, która przyświeca moim wierszom. Jest ona taka, żeby te wiersze imitowały, żeby powoływały to coś, żeby to coś się materializowało. I sobie było.
Ale to są te skoagulowane wiersze, takie bardziej jeszcze przenoszące ten mocny impet, no może retoryczny z poprzednich książek, ale to jest też bardzo dużo zwyczajnych po prostu prus albo takich raportów, wiesz, z podróżowania, z jeżdżenia. Ale też no, są zwyczajne w tym sensie, że nie są lingwistycznie niedostępne, czy nie wymagają pewnego rodzaju takiego odkodowania na poziomie językowym, no ale nie są proste tak do końca, zawsze mają jakieś uskoki. I wydaje mi się, że to jest też w nich bardzo ciekawe. Jedną z moich ulubionych prus jest ta o ustawianiu śmieci. Ale może zostawimy to dla tych, którzy sięgną po książkę. Nie będę streszczała, co się tam dzieje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, o którą cię chciałam zapytać. To właśnie byłyby... Dobrze, wiemy już, że stawką jest archaicznie lub współcześnie inaczej nazywane pragnienie, spór jest nominalny. W tym, co mówisz, pojawił się już podmiot piszący, pojawił się podmiot mówiący, nie zawsze tożsame, pojawił się wiersz z pewnym statusem podmiotowym, pojawił się język, ale nie pojawiła się figura czytelnika. Więc trochę cię chciałam zapytać o to, jak widzisz relacje z czytelnikiem, czy w ogóle interesuje cię ona, czy zostawiasz to jakoś samemu sobie? Nie zostawiam. Wiele lat temu, kiedy na tym o wiele wcześniejszym etapie mój solipsyzm był o wiele głębszy. I wówczas, nie wiem, takie są prawa młodości, czy naiwności, czy głupoty, no rzeczywiście czytelnik był na jednym z odleglejszych horyzontów, na jednej z odleglejszych orbit. Ale to się zmieniło i ja, wiesz, po prostu, to jest trudne pytanie, dlatego że to jest pytanie o to, co się dzieje, wiesz, w tak zwanym procesie twórczym, to jest podniośle brzmiące wyrażenie, ale on jest gdzieś tam i rzeczywiście warto się nad nim zastanowić, trudno o tym mówić, nie wszystko chce się zdradzać. No ale powiedzmy sobie tak, że i tak słucha nas pewnie garstka ludzi, to oni na to zasługują, wiesz, że to jest wielotorowe, wielopasmowe. I oczywiście komunikacja jest nieodłącznym jednym z tych pasm. Wiesz co, ja biorę odpowiedzialność za te zakręcone zbitki frazeologiczne, retoryczne, te odkręcenia, te przekręcenia. Ja sobie wyobrażam, że po prostu, wiesz, ja liczę na czytelnika, który no, lubi nieoczywistą literaturę, nawet nie taką, która natychmiast stawia jakiś opór, ale na czytelnika, który zna dużo słów i zna wiele... I wiesz, któremu te słowa zaczną grać po prostu, rozpływać się, jednocześnie z powrotem się składać w coś. No bo to taka zabawa jest. A z tej zabawy może coś później ciekawego wyjść. Czasami sam sobie się dziwię. Jest tutaj kilka momentów, gdzie się sam zgubiłem. To znaczy w procesie redaktorskim zgubiliśmy z Joasią Meller jakiś fragment i on wyszedł nawet ciekawiej niż... Znaczy wyszło zupełnie inaczej niż ja myślałem. No ale to tak to jest wyjątek. Reguła jest taka, że wiesz, że ja mógł się wytłumaczyć, że mógłbym zrobić warsztat z prawie każdego z tych wierszy i opowiedzieć, co się działo. I w tym sensie, wiesz, czytelnik jest, więc to tutaj czytelnik jest absolutnie innym gestem właśnie takim proczytelniczym jest próba zbudowania jakiejś relacji, napięcia między tymi prozami, które udają dziennik, prawda? Znowu tu mówię do wtajemniczonej naszej publiczności, oby jak największej, ale jakkolwiek wielka ona nie jest, jest wtajemniczona już teraz. I po prostu to są prozy, które udają dziennik. One nie są dziennikiem. Już dzisiaj nie da pisać dziennika.
Tym czymś, co jeszcze jest tym bardziej zagęszczonym utworem, o którym Darek Fox mówi, że z lewo prosto, a tu tak. Ale ja wierzę w wiersz jednak, w przeciwieństwie do prozy. Myślę, że to jest inne tempo, wiesz, inny stopień właśnie zagęszczenia, inny oddech. No wiesz, inny jakby wymóg natychmiast chyba taki nieskładniowy. No to tak ta forma, ja lubię poczuć na sobie pręgierz formy, wiesz, żeby forma mnie doprowadziła do jakiegoś takiego, do jakiejś dyscypliny i powiedziania, nie, uważaj, bo coś się musi dziać w wierszu, ale okej, okay, ale wtedy odpowiedzią jest dobrze, ale uważaj, czy nie zwariowałeś już, pamiętaj, że jest czytelnik, ktoś to przeczyta, wąska grupa, bardzo, bardzo zacna i o tych ludzi się dba, tak. No właśnie, ale to też ciekawe, bo ja zazwyczaj jak piszę, to ja też mam tą podwójną identyfikację, że przecież jestem osobą, która czyta i czytam, no ty czytasz jeszcze więcej ode mnie, ty jesteś czytelnikiem pewnie instytucjonalnym, ja nie mam zaczepienia aż tak bardzo w instytucji, jaką bywa literatura. Więc byłam ciekawa, czy pisząc zachowujesz pewną podwójną identyfikację, ale widzę, że nie. Właśnie widzę ten solipsyzm i powiedziałabym, że to jest też bardzo ciekawa pozycja. Ale solipsyzm... Jako piszący nie jesteś czytającym. Ale Natalia, chciałam powiedzieć coś innego w sumie wcześniej, że ten... Solipsyzm, który wydaje mi się istnieje na jakimś poziomie, jako nie wiem, wstępny taki wektor, no, że on podlega, no wiesz, że ten proces jest jednak bardziej wielowymiarowy i powtarzam raz jeszcze, pomimo pewnego solipsyzmu, który tu występuje, jestem w stanie się wytłumaczyć i podjąć, wiesz, argumentacyjne, jakby warsztatowy program dotyczący niemal każdej frazy. No może są jakieś... Wiesz, jest taki moment, kiedy okej, pokonało mnie to, wiesz, nie wiem, co to znaczy. Ale zostawiam. Ale są takie momenty. Oczywiście, no to... Żywym języka. Równie, tak, tak. Dlaczego nie? Dlaczego nie? No w tym sensie te rzeczy się będą różnić od eseju, od artykułu. No właśnie w tym sensie. Tutaj. I jeszcze w paru innych sensach, ale to jest jeden z nich, prawda? Ta dyskursywność, wiesz, to odpowiedź cały czas na takie, wydaje mi się, na takiego rodzaju imperatyw, który rządzi mową zwyczajną. To jest taki imperatyw, który mówi do każdego zdania, jak jesteś poważną rozmówczynią, prawda? Dorosłą osobą, nie robisz kogoś, nie jesteś Humpty Dumpty, to z każdego po prostu zdania się możesz wytłumaczyć na podstawie chciałam przez to powiedzieć, że. A tu jest sprawa o wiele bardziej skomplikowana. No tak. To jest taka zabawa. No tak. No dobrze, poproszę cię o drugi zestaw teraz, tak dla oddechu właśnie, tak o którym wspomnieliśmy. No dobrze, no to może jedną z tych plus, ale chciałam... Oczywiście. To może z tym, chociaż ona jest taka dłuższa rzeczywiście. Myślę, że mamy. No to, mamy to na taką to może jedną krótszą, która też jest taka właśnie poprzecinana i jest łódzka. Udało mi się napisać łódzką prozę. Te prozy nie mają tytułów, są tutaj, znajdują się między wierszami i wchodzą tak bezpośrednio, bez żadnego tytułu. Na początku lipca wspaniały, rozpromieniony dzień, niebo niebieskie, zero aerozolu, temperatura idealna, ciepło, ale rześkość wspaniała, z dawna wyczekiwana. Przedzierałem się gdzieś w okolicach Zarzewskiej, Milionowej, Kilińskiego, Sosnowej. Plątałem się, jakieś sklepiki tu gdzieś. Myślałem o antykwariacie na Piotrkowskiej, w którym rok temu udało mi się trafić marnie wydaną, wczesną powieść Dicka. Szukałem przebicia między Kilińskiego a Piotrkowską i nagle, przy którymś zakręcie, po skosie, w górę, zobaczyłem pociętą panoramę centrum Łodzi, nasz Manhattan. Wysoki beton na rogu Piotrkowskiej i Piłsudskiego, ostro oświetlony w słońcu południa. Widziałem tylko górne partie bloków, krzywo pozrastane z migawkami przyległych kwartałów, ponad szarymi murami kamienic, kępami drzew. To musiała być sekunda, nawet niecała, coś w kadrze, w ramie, która znikąd, że miasto mi się spodobało. Widok zebrał osad z lat, kiedy krążenie po ulicach nic nie zapowiadało, nie było takie wżarte. Zatrute powietrze mówiło, teraz jest lepiej niż kiedyś, ciekawiej, gęściej.
Moja przejrzystość jest ci dana w nanowarstwie symulacji. Wszystko się przekłada, wchodzi w zapis. Już weszło, zarządza, kąt patrzenia. Mikrocząstka rozpala włókienka. Prawie śpiewają, ściśle cię otwierają. Z tego jest miasto. W tym trzeba będzie na całość. Jesteś pusty, otwarty, inny o to mikro, o ramkę z ruchu, o rankę, emisja. I dwie strony dalej jest wierszyk na ranki. W stercie chwil, chwilka drży jak bierka. Bierzesz ją źle i to się pójdzie, nie chwyci, zmieli. Teraz patrz, jak wyjmuję ją sobie z oka, ty z ust mi wyjmij. Od razu lepiej, sypie się, pisze dla, po prostu dla. Okej, to może taki wierszyk, do którego jedna z tych próz w tomie pasuje bardzo. Kwarantanna, park zamknięty, wchodzę w to. Koniec osoby, deszcz, sam sobie park, otwieram, biofilm przeziera, żywej duszy w zakazanym parku, chyba że moja, duszna, paruje mi, świszczy, moja żywa, czuję pracę zdalną z bliska, koniec bożków na dystans. Tylko piana zdolna do burzy ustnej w aerozolu żywości skokowej. Moja ty żywa, wolna od soli, niezdolna do ziemi w szlamie z powietrza. Ja park twój, nieliturgiczny, oddechowy, ty niebóstwo moje, wżarte w struny, burze pianowe, dystans, trawisz w blask poświsty. Jeszcze inny taki wierszyk, jeden z tych energetycznych, mówiłem wcześniej. Dom ledowy. Terma pęka, marznę, upał, przyprawia mnie, zżywa z chwilą kilka chwil. Jestem zżyty do dnia, ja, centryfuga, cna, gaz, mielę dzień, pracuję. I to jest ściema termalna w klimacie bazowym. Zaczynamy się psuć, ty, ja, może nawet robię to z tobą, śpiewam chwilę, jestem termą na telefon. Dom wyścięła mi ściółkę mielinową, biorę ścieżkę ledową, wydzielam myśl w klimat, wiskoza, lepka pogoda gazowa z nas. Jestem zgrzewką cząstek i cząstka wychodzi z domu, nie wraca. Drgam po niej w braku, promienny, pogodny, brakujący na duchu. Meteopatia erotika. Pod koniec dnia nie ma końca zdarzeń, układu słonecznego splotu jest papier, chleb z papieru, powietrze błotniste, potyliczne, ja w papierze chlebowym, stelaż ze zdarzeń, piec jak magazyn, palę się do tego. Zaraz gasnę, ty zaś nie, ty nie gaśniesz, powiedz, kim jesteś, która nie gaśniesz. Sypię się w klimacie potylicznym, jem go, w nim się karmię, dotykam miejscami, straciłem start do ciebie, zyskałem prześwit, przeźrocze, żylne pod skórą, pod wymiar. Między piaskiem w oczach, a chrzęstem w płucach. Natarcie mijania się z powołaniem, z trzaskiem w ustach. I może na zakończenie przeczytam fragment, jeden tylko oczywiście, tej dłuższej prozy, która kończy tom. Jak wspomniałaś, ta proza to jest jedna, jedyna, która ma tytuł. Ten tytuł to są Prześwietlone dzienniki. I jeden fragment, żeby dać Państwu jakby wgląd w to, co tutaj może się dziać. Teraz jest wiatr, który miota wiatrem. Teraz ostre gnojenie z powietrza. Światło jak łomot po oczach. Nic nie widać, jeden wymaz. Ślepa plamka, świat tego świata. Prosto z mostu międzyludzkiego. Wielka piana cząsteczkowa uderza w ojczyźnianym kompocie na kicie i maku. Niektórzy głosowali telewizyjnie, inni płakali, jeszcze inni jakoś na tym wyszli. Ale zastanówmy się, jeśli zwykłe ludzkie myśli, pragnienia, lęki i nadzieje są jakąś wyściółką pod to, co tu się dzieje, co w ogóle może jeszcze, załóżmy, się zdarzyć, to powiedzmy sobie otwarcie, ta wyściółka nam zczezła.
Jej rozpad trwa potylicznie na dnie oczu, w kompostach jelitowych, w gnoju z apek pod bramką. Kompot nam połupał odmiany czeźnięcia na dwie podstawowe odmiany, globalną i ojczyźnianą. Włożył pod język, wyplułem. Teraz to już nie jest wiatr. Wiatr już był i mróz i blask, ale je przeoczyliśmy. I dlatego jest takie ryzyko, że nic już nie może się zdarzyć, że jest po zdarzeniu. Prześniona apka po elipsie, historia krzywa, okrutna, ludzka, nieludzka, co nam do tego. Teraz, tak teraz już będzie. Skąd staza? Ale postawmy inne pytanie. Skąd tropy w stazie? Miałabym ochotę znowu zrobić, tak? Ale miło bardzo, dziękuję. To jest bardzo, bardzo, bardzo mocny fragment, który przeczytałeś rzeczywiście. Ja go sobie też wynotowałam jako takie egzemplum tych kolejnych rejestrów, w które można wyposażać zapisany przez ciebie tekst. No dobrze, to może zacznę troszeczkę banalniej po tym teraz czytaniu, które nie chciałabym go też właśnie przesypywać taką swoją ględźbą. Dużo jest tropów deszczowo-błotnistych w tej książce. No i trochę rzeczywiście to jeżdżenie po Polsce, o którym już wspomniałeś, pewnie kojarzy się z błotem, ale jednocześnie błoto jako taka figura, mam wrażenie, też troszeczkę formuje wyobraźnię tej książki. I może na razie tak cię zostawię. Z błotem. Okay. Natomiast no oczywiście jest przepiękny film Belitara o błocie. Sześciogodzinny, gdzie bohaterem jest błoto. I rzeczywiście ten rodzaj apokalipsy, którą też z błotem można łączyć. No wiesz, pewnie i to widać w sztuce, jest taki powrót do organiczności, do takiego jakiegoś odejścia od konturu pojedynczego organizmu. Ale jest to zagrażające, błoto budzi lęk. To jest lekko apokaliptyczne jednak. Tak, absolutnie, ale w tym zaczynamy żyć. Znaczy błoto, ojejku, no to teraz mi się przypomniało nagle, wiesz, że u kogo to jest? U Świetlickiego, że, czy u Podsiadły, a później miało spaść błoto, a później spadnie błoto i oni się tak bardzo bali tego wejścia Polski do grupy państw zachodnich, bo błoto miało spaść. Ostatecznie się utwardziło wraz z tym wejściem. Utwardziło się, a teraz czyścimy to błoto i jesteśmy tacy czyści, że hej. No cóż, jest ono figurą tego niekomfortowego, niepokojącego, budzącego czasami wręcz przerażenie połączenia z tym, co się dzieje. Kolejna pewnie z figur współzależności, prawda? Osmotycznej współzależności tego, czym jesteśmy, jak sobie wyobrażamy nadal naszą pojedynczość. Nieśmiertelny tytuł z Franka O'Hary, który dzisiaj już tak inaczej brzmi, jest czymś innym zupełnie. Ta pojedynczość, którą O'Hara sobie wyobrażał na ulicach Nowego Jorku, jest nieosiągalna. Dzisiaj już zupełnie inaczej spacerujemy po ulicach miast. I wiesz, ale ja ją wprowadzam po to, żeby zbudować napięcie, mam nadzieję, właśnie z taką tendencją no, odwrotną, z taką tendencją, którą nazwałbym oporem psychopolitycznym albo reakcją na kryzys psychopolityczny. Może trochę naiwną, może trochę śmiesznie heroiczną, może trochę romantyczną. Próbą dokopania się do takiego głosu, do wiesz, odbudowania, może nie solipsyzmu, bo to nie jest dobre pojęcie, ale do indywiduacji po prostu, tak? Do jakiegoś takiego bardziej
indywidualizowanego czegoś, co jest w stanie jeszcze stwierdzić, przynajmniej prowizorycznie, gdzie to ono chciałoby się kończyć, do czego chciałoby przynależeć, a z czym nie chciałoby przynależeć, prawda? Z czym nie chciało, z czym temu czemuś nie będzie po drodze po prostu. Przekładając na zwyczajny język, można powiedzieć takie coś, żeby sobie powiedziało, gdzie politycznie chce się, wiesz, przynajmniej taką bazę zbudować określenia się politycznego. Mhm. Z kim mi po drodze, z jakimi substancjami, z jakimi strumieniami energetycznymi jest mi po drodze, a z jakimi zdecydowanie nie. Znaczy, i to jest oczywiście taka, wiesz, to jest takie założenie bardzo łatwo powiedzieć. Ja próbuję zbudować w tych wierszach taką sytuację właśnie, gdzie łatwo powiedzieć, bo te inne strumienie nas nawiedzają i to inne błoto nas zalewa. I to jest jedna strona, ale inna strona to jest, wiesz, to jest po prostu jakaś gra z powrotem. Wiesz, ja mam kurczę, cały czas ze względu na moje lektury zawodowe, nazwijmy to, nie instytucjonalne, ale zawodowe. Ja kocham amerykański romantyzm. I tam jest, wiesz, ta figura natury. I co z tą naturą teraz zrobić? Czy wracamy do niej, czy nie? Czy jest ona kompletnie martwa, czy jednak... Wiesz, bo we wspaniałej literaturze amerykańskiej jest takie marzenie o tym, żeby jednak, kurczę, wydobyć tą naturę z tego stanu, tej jej nieupadłości, bo to purytania, to nie o to chodzi. Tej jej takiej... Albo takiej duchowego prymitywizmu. Czy można by było naturę gdzieś wiesz, wstawić gdzie indziej? Czy nie? Czy kompletnie należy z nią zerwać? No wiesz, wspomniałaś Gidziego. Gidzi to jest poeta, który wyszedł od dlatego mi się tak podoba, od tych językowców. Ale on jest romantyczny i on jest po prostu duchem Emily Dickinson chodzącym po ziemi dzisiaj i ma ten kłopot z naturą. Wiesz, ja to odtwarzałem, nie da się ukryć. Tutaj znowu, gdybyśmy byli w jakimś bardzo szerokim gremium, to bym tego nigdy nie powiedział, ale ponieważ państwo wszyscy są zaufani, to jest wpływ, to się nazywa wpływ. Wpływ, tak. Peter Gidzi, który wpływa na mnie tym swoim... Ja nie będę tego ukrywał, chociaż poeta powinien to ukrywać, no ale zostawmy to już. Jest szkoła otwocka i szkoła falenicka. W tej sprawie właśnie? W tej sprawie, czy powinien ukrywać? Jedni mówią tak, a drudzy poeci mówią kłamią, nie. Poeci kłamią, jak najęci oczywiście, że tak. No weź Louise Glück, która mówi coś o jakimś Blake'u, o jakimś Openie. Nie możemy. To na inne spotkanie jest rozmowa. Mam wielką nadzieję, że ta rozmowa się odbędzie. Ja pomyślałam o czymś innym w kontekście błota, ale bardzo podoba mi się ten termin, który nie wiem, czy ukułeś teraz na potrzeby tej rozmowy, czy może on występuje w jakichś tekstach, czyli ten opór psychopolityczny. To jest według mnie bardzo interesujący termin, który właściwie, jeśli pomyślimy sobie o tym błocie jako takiego rodzaju jałowości, jakiegoś właśnie wyjałowienia, niemożności ani uprawy, czyli podporządkowania sobie, ani niemożności jakiegoś, wiesz, stworzenia pożytku z błota. No to błoto jako taka ostateczna daremność. Trochę tak, ale wiesz, w tym tomie jest też pewnego rodzaju żyzność. Może nie tyle błota, tak, co po prostu osocza. No jest taka zabawa trochę, wiesz, taka chętka na to, żeby się pogubić w tym świecie naturalnym, co chociażby ta proza, wiesz, o tym parku, w którym leje deszcz, tak, i to wszystko się zlewa. To jest bardzo romantyczne. Miałam powiedzieć, że to jest to doświadczenie... Błoto, ale roślinne. Tak. Okay? Ta proza o deszczu właśnie jest taka... To właśnie tą o deszczu bym nazwała romantyczną głęboko. Dlaczego nie? Ja jestem... Już wiemy, że tak, że nie, to żadna tak ujma. Pójść.
No. Wiesz, takiego błota, błocka takiego politycznego, które nas zalewa i zatyka usta, ale które jest pełne mocy tak naprawdę, mocy sprawczej. Tego było sporo w Pokarm Suweren właśnie, tak mi się wydaje. I być może ta książka to jednak została ci w pamięci i ona wpływa na twoje czytanie tego. Słuchaj. Tak, na siłą rzeczy była pierwsza po prostu. Jasne, ale nie, dziękuję bardzo za wiesz, właśnie takie przenikliwe, wielopoziomowe czytanie tego. Dzięki. Ale ja taki sobie, dzisiaj są młodsi poeci i poetki, którzy lubią to ciekawiej ode mnie, wiesz, ten powrót do zwierzęcości, czy po prostu rozpatrzenie zwierzęcości. Oni są o wiele bardziej posthumanistyczni i postludzcy niż ja. Ja jestem tutaj, jestem zupełnie śmiesznym człowiekiem w porównaniu z nimi, bo oni już są już postludcy, prawda? Ania Adamowicz, inni, może Radek Jurczak. A ja jestem takim, wiesz, jednak i dosyć banalnym jednak bytem ludzkim, który gdzieś się szarpie na granicy swojej własnej naturalności. No, no dobrze. Jednym z moich ostatnich pytań, bo też ten nasz cykl nie może z jednej strony odkrywać tego wszystkiego, bo coś musi zostać do lektury indywidualnej, ale też z drugiej strony po prostu mamy ograniczenia formalne. Zapowiedziałam, że cię o to zapytam i jestem ciekawa twoich przemyśleń na temat pewnego formalnego aspektu twojego pisania, mianowicie zapisu, samego zapisu tej myśli, czy właśnie tego wiersza, który zbiera wiele myśli, przekracza myśl, bo tutaj decyduje się w tej książce na eksperyment właśnie też z prozą, ale tam, gdzie pozostawiasz zapis poetycki, mam wrażenie, że zapis wiersza nie przylega do rytmu czy do prozodii pewnej, która jest zamyślona. I trochę cię chciałam zapytać o ten uskok, to znaczy, co cię skłania do tego, żeby pisać inaczej niż czytasz nawet. Okej, rozumiem. No, bo ja rzeczywiście jest jakiś być może, ja lubię zbudować takie napięcie między z jednej strony długością wersu i jego konstrukcją, jego strukturą, a tym, co może się, jak można przejść dalej, czyli po prostu no, taki przerzutniowy rytm, w którym pojawia się pewien element oporu albo element trudności i w którym pojawia się kilka możliwości, on jakoś tak, tak jakoś już go wypracowałem. I to powiedziałbym, że to jest taka strategia, która próbuje rozwinąć jakąś płynność pomimo oporu, płynność płynność w środowisku zerwań, powiedzmy. Tak jakby coś się właśnie miało przedzierać. Może to o to chodzi, bo ja kiedyś dosyć mocno byłem owładnięty taką myślą, że język się wdziera we wszystko, wiesz, że język, co też nie jest wcale takie dobre, bo to są języki obce. I też bardzo silnie nasiąknięte taką treścią, która została im przydana przez władzę. Język się wdziera, przedziera, ale ja czasami imituję tego rodzaju energię i właśnie głos w czasie czytania, który się przedziera przez tak, a nie inaczej skonstruowany wizualnie wiersz, to chyba temu tutaj przyświeca. No ale to jest w tych bardziej wierszowych wierszach, bardziej zagęszczonych retorycznie. A oprócz tego jest jeszcze kwestia samego zapisu w ogóle, również w tych prozach. I tutaj, już mogę powiedzieć, jak to pisałem, to ponieważ to było dużo tych wierszy było napisanych w czasie pandemii, a bardzo wielu ludzi, w tym ja, miałem takie wrażenie, że za chwilę zwariujemy, bo każdy dzień jest taki sam jak ten poprzedni. I za chwilę wszyscy jesteśmy jakimiś duchami i zmienia się dziwnie poczucie czasu, no to postanowiłem robić ten, wiesz, prosty, naiwny akt zapisywania tego, co się działo. Oczywiście, ja to robiłem już przed pandemią trochę, a tutaj to nabrało tempa i zdałem sobie sprawę, no dobra, ale przecież nie będę pisał normalnego dziennika, bo tego się nie da robić już dzisiaj, to jest nie do zrobienia. Ale wiesz, sama
jakby czynność po prostu zapisywania tego. Lubiłem się przyglądać, jak ona się odkształca, jak różne fikcje się nagle wdzierają w prosty, wydawałoby się, w prostą czynność zapisania tego, co się wydarzyło. I to pomagało pamięci, to pomagało mi, wiesz, w oddzieleniu jednego dnia od drugiego, zbudowaniu jakiegoś poczucia, wiesz, uporządkowaniu po prostu odczucia czasowości. Pomagało też na nadmiar pracy, żeby zrobić coś, co nie należy do zwykłej pracy. I takie coś jest. Ale to nie jest tak, że po prostu, wiesz, wracając jeszcze do zwykłego wiersza, nawet już poza tą kwestią tego dziennikowego ratowania się i pisania czegoś, to pisanie, pismo, przestrzeń pisania, inskrypcja, prawda? Wiesz co, przyszło mi do głowy, co by było, gdyby dzisiaj, to jest pomysł, może niech ktoś go kupi, dobra, ale ja wtedy będę pomysłodawcą. Napiszcie książkę. Byś miał Asterix na końcu. Dokładnie. Jak tutaj. Nie piszcie na komputerze książki. Usiądźcie przy kartkach i napiszcie, nie wiem, piórem czy czymś tam. Piórem się ciężko pisze, jakimś fajnym pisakiem. Odręcznik, napiszcie wiersze i zróbcie, jakie to byłoby dzisiaj wydarzenie właśnie dla Muzeum Literatury. Wiesz, to wszystko, wiesz, technologia inskrypcji. No tak. Modernizm się bierze z maszyny do pisania. A wiesz, że pierwsza maszyna do pisania była taka, że nie było widać tekstu? No, tak. Nietzsche miał taką maszynę. To była taka kopułka z klawiatury i papier gdzieś był tam i nie widziałaś tekstu. Niesamowite wrażenie, prawda? Ale wiesz, maszyna, nie? Maszynka. To Williams tak pisał. Bang, bang, tak, bang. Tak. Pound, bang, bang. Blast, blast. Słowo tu, prawda? I my już teraz, już tego blastu nie ma, jest, ach, wiesz, potrafisz pisać 5 palcami, ja 4 albo 3. Na komputerze? No, prawda? I to, tak. I teraz, a teraz gdybyśmy nagle, wiesz, zmienili technologię inskrypcji, ja mówię to wszystko po to, żeby powiedzieć, że sam akt inskrypcji, czynność pisania, czy to taka, czy... Ja kiedyś pisałem na kartkach, jeszcze od wielu lat tego nie robię. Wiesz, wszystkie klawiatury mnie już pożarły po prostu, prawda? No tak, tak. To ale jest zanikająca umiejętność. To coś jest wejściem w... A masz jeszcze wiersze, które przychodzą ci bez pisania do głowy? Mnemonicznie po prostu jesteś gdzieś, jedziesz i nagle masz myślniki? Tak. No to tak. Widzisz, to wspaniała rzecz jest. To jest wspaniała rzecz. Ale ten akt później, czynność napisania tego jest... Jest, coś wprowadza jednak, prawda? To zawsze będzie coś innego. No ja mam swoją własną w ogóle filozofię zapisu i jest to coś, co mnie strasznie pochłania. Ale nie chciałabym tutaj może... Nie chcesz tego zdradzić? Nie, no to jest dostępne. Dostępne pewnie w innych nagraniach, w innych zakątkach Facebooka oraz internetu. Ja mam teorię, że zapis wtórnie wpływa na rytm wiersza i wtórnie definiuje wiersz w ogóle. I mam wrażenie, że przynajmniej w moim przypadku tak się dzieje. To znaczy zapis wtórnie definiuje mój wiersz i jest wiele przymusów związanych z zapisem, które mogą mówić na dobre lub na złe, więc tutaj jest tak, jak ty powiedziałeś, ten rodzaj pewnej energii, która ostatecznie przyjmuje jakiś ładunek, ale na początku nie ma tego ładunku. Wchodzi coś innego, jest jakaś technologia. Zależnie też od czcionki, ale ja jestem też wrażliwa wizualnie na pewne kwestie i to pewnie idiosynkratyczna kwestia. No dobrze. Ja bym chciała cię poprosić na koniec, tak. Bo myślę, że nie będziemy się wygłupiać i poszukiwać komentarzy pod tym streamem. Może potem jakoś się uda trafić do osób, które nas oglądały. Chciałabym zakończyć twoim głosem, nie swoim głosem, ale właśnie twoim głosem, więc poproszę cię o przeczytanie dwóch utworów. Dobrze, to kończymy i dwa utwory. Może jeden to będzie jeszcze ten zwyczajnie wyglądający wierszyk.
Albo fragmenty przynajmniej. To jest taki wiersz trochę seryjny, cykliczny, który się nazywa Wiersz z kraju. Tak. I on jest... Albo nie, okej. Okay. Krótszy wierszyk pojedynczy, który się nazywa Warsztaty na dzielni, a potem jeszcze jeden fragment tej prozy większej na zakończenie, ale jeden. W każdym razie teraz ten krótszy. Warsztaty na dzielni. Przy arteriach doklejonych do warsztatów zakaźnych krzaki, szczątki stroją świątynkę, piją olej, ekoton na kastrolu z etykiet, medaliki mutują między drutem a logo Poland, błona, sięga błota, dzielnica, zawsze dziewica. Tu jest to błoto, tu jest to błoto. Dzielnice przemysłowe Łodzi, włóczęga po dzielnicach przemysłowych Łodzi, tego rodzaju ekoton. I ostatni, w takim razie, ostatnia rzecz to jest, wracam teraz do tej kończącej tom prozy i częścią tematu tej prozy jest, wiesz, no, poszukiwanie inspiracji u różnych pisarzy. No, nie da się ukryć tego i przeczytam teraz taki fragment, a Państwo sobie odgadniecie, o jaką pisarkę chodzi. Pani na włościach, na światła pochyleniu, od środka poróżniona, magmo wulkaniczna, zamknięta po śmierci w szufladzie duchu, udostępniłaś mózg, święto w metalowych obłokach, stopiłaś dystans. Dziękuję, już śnię, nowe światy, historie, wojny domowe, bo wiesz, my tu też zawsze z pogranicza, za jakąś granicą, my niewolnicy, my handlarze. Mózg lub umysł, nieważne, w każdym razie wieki całe spakowane na dysku. Dla mnie mózg jak umysł, cały mój, nie mój, nieważne, większy niż niebo, a ty w zanadrzu jak chiralność linku. Mózg lub umysł, co ważne, to ujrzeć się wreszcie w ślepej plamce tego pochylenia. Miałaś kwiaty w sobie, hiacynty, flakony wylały, dały głowę. Dla ciebie teraz już tylko miłość, wieczność, którą spakowałaś na śnieżnym dysku. Udostępniasz zakres potęczy. Twój trzewik, wierszyk zszyty, czerpaczek uleje mi teraz perłę z oceanu. W usta mi wtoczy. Po co mi tęcza? Dziękuję. Dziękujemy. To był Kasper Barczak, jego książka Widoki, wymazy, którą bardzo serdecznie po prostu polecam. Spotkaliśmy się w Muzeum Literatury w nowym cyklu Premiera Poetycka. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję bardzo.